19. Ruszamy. Ja się nazywam Roman Błaszczak, Fabryczna 19, wasz ulubiony pan redaktor. Radio Plus Gorzów i Telewizja Gorzów, a ja na takie chwile to czekam. Ja nie chcę powiedzieć, że ja 10 lat czekam na tą chwilę, ale tak mniej więcej jest. Dzisiaj jest ze mną gwiazda parlamentu, Klaudia Jachira. Dzień dobry, pani Klaudio. Dzień dobry. No to pan poszalał na początku. No poszalałem. Tak. Pani Klaudio. Słucham. Są dwie opcje. Mhm. Bramka numer jeden. Mhm. Nie chce pani przejść ze mną na ty. Są bardzo trudne pytania. Mhm. Bramka numer dwa. Ma pani nie ma żadnego przejść... problemu zawsze, Klaudia. Bardzo mi miło. Cześć, Roman, cześć, bardzo cześć. Mi miło. Możemy na ty? Możemy, nie ma no żadnego fajnie. Problemu. Przepraszam, że tak spoufalam, mhm. ale jak ja widzę ładne dziewczyny, od razu głupieję. A jakie mądre. A to się okaże. Nie, jasne. Słyszałem o tym, że pani, tam w tym parlamencie to no rozwala pani system. No. To tak naprawdę zostawiam wyborczyniom i wyborcom, żeby to ocenili. Ja sobie obiecałam, wchodząc do Sejmu, że po prostu będę starała się robić to, czego oni ode mnie oczekują, jeżeli dadzą mi taką szansę. Ale trochę po kolei, bo nie wszyscy tak, mogą tak, panią znać. Tak. Urodziła się pani we Wrocławiu. Tak jest. 31 maja. Super. I nie powiemy, którego roku, bo jak, przecież dlaczego nie wypada. 88. 88. Oczywiście, bardzo wujek dobry rok. Wujek jest od ciebie 18 lat starszy. A to ja nikomu urodziłem... nie wypominam. Ja się urodziłem blisko, bo 5 czerwca. Okej, okay, no to razem. To prawie niedaleko, się razem tak, prawie razem, tylko w innych latach, ale to ja zawsze powtarzam, że mamy tyle, na ile się czujemy i bardzo lubię swoją... Czujesz? Na ile się ty czujesz? No, czuję się bardzo dobrze ze swoim wiekiem, bo już trochę, bo ja się czuję trochę cały już czas pamiętam. Na 18 okay, się czuję, okay. wiesz? Choć rano wstaję, tu boli, tam boli. Do studia biegłem, żeby się nie spóźnić na rozmowę z tobą. Zadyszany cały redaktor Błaszczak. Okay. No, w głowie... no to polecam spacery. I wszystkim polecam spacery. Bardzo dużo chodzę od roku i to naprawdę jest świetna sprawa. Bo ty jesteś z wykształcenia aktorką. Tak jest. Ty jesteś z wykształcenia... No powiedz to, aktorką i jeszcze kto? Lalkarką. Larkarką. Lalkarką, nie mylić z lekarką. Boże święty, co to znaczy? Skończyłam szkołę, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną na Wydziale Lalkarskim. Czyli oprócz aktorstwa dramatycznego... Poważne pytanie. Mieliśmy specjalizację z poważne lalkarstwa. Pytanie. Ja tylko jedno poważne pytanie zadaję w trakcie audycji, także będziemy mieli to za sobą. Aktorstwo pomaga w parlamencie do występów publicznych? Na pewno warsztat pomaga. Ponieważ jednak no w parlamencie bardzo dużo operujemy głosem, duża część naszej aktywności to są no zadawanie pytań z mównicy i dobrze jest mieć dykcję. A poczekaj, a możesz mnie czegoś nauczyć? Ale czego? No takich, zróbmy ale taką... Ale to przecież tutaj jesteś profesjonalistą. No gdzie tam, no tak, co ty, ja tutaj ze wsi, od wielu tam... lat też wiesz, przecież to akurat łączy też dziennikarstwo i no i ale aktorstwo. Daj mi jakąś jedną lekcję, no. Ale ja nie jestem upoważniona do tego. Ale ja cię upoważniam. Myślę, że jest wszystko okej. Okay. Nie ma tutaj... Na pewno jest ważna dykcja, na pewno fajnie jest ten głos mieć taki pełny, no tego się uczyliśmy na studiach i to na pewno jest przydatne. Co to znaczy przydatne. Pełny głos? Bo ja na przykład, wiesz, dużo piję wody. Tak, to ja też. Do głosu dobrze? No, z tego, co nam mówiły nasze profesorki, to tak, to zawsze, zresztą woda jest no w ogóle zdrowa. No i co się, Klaudio, stało, że ty w zawodzie nie pracujesz, tylko do parlamentu poszłaś, no? No tak to się potoczyło, że od 2015 roku bardzo mi się nie podobało to, co się u nas dzieje w kraju. Jak nasi zaczęli rządzić. Wasi, no może i wasi, no na pewno nie moi. I stwierdziłam... Moi, co? Okay. A ty wiesz, jak ja się nazywam? Wiem. Błaszczak, no, tak? Więc proszę cię, dziewczyno, z szacunkiem, bo jak będziesz myślę, szukać, że nie jest to ja jeden telefon do kuzyna i my cię zinwigilujemy. Myślę, że nie jest prosto żyć z takim nazwiskiem, więc podziwiam, ale... Przesadzasz. Ale też jestem daleka od tego, żeby jakoś wybierać, które nazwiska są fajniejsze, które gorsze. No po prostu takie mamy, a nie inne i z nimi I żyjemy. Teraz mnie zdenerwowałaś, dlatego tak? zrobię przerwę, Fabryczna 19. No tak na rozgrzewce było na razie z panią Klaudią, ale zaraz wracamy, obiecujemy szybciutko. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. Fabryczna 19. Ruszamy.
Fabryczna 19. Jak nam idzie? Sorry, ja to podnę. Jak nam idzie? Dobrze czy źle? To niech wyborcy, niech ludzie ocenią. Ale ja nie mam wyborców, tylko słuchaczy tak, i telewizorów. No to bo to wiesz, że ja jestem i w radiu, i w telewizji. To znaczy my teraz. Mm-hmm. No, tak, tak, rozumiem. Bo wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że tak. Po co brać jedną pensję, jak można, wiesz, jedną robotę robić i wiesz, i dwie wypłaty. Dobrze sobie wykombinowałem, nie? Nie, no super, no ja w ogóle jestem za tym, żeby ludzie byli jak najbardziej tacy, właśnie chciało im się pracować i żeby mieli też frajdę. Widzę, że ty masz tę frajdę z tego, mam co frajdę, robisz, mam więc frajdę. To jest najważniejsze. I mam takie wrażenie, że jesteś trochę już mniej spięta jak na początku. Nie wiem, no to też to zostawiam do... Wyborcom, no nie. Ludziom do tego. Boże, bo ty... Może udałoby się o czymś porozmawiać, żebyś teraz... mi nie przerywał co chwilę, to wtedy by A się myślisz, udało... że to się tak da? No byłoby fajnie, ale jak nie, no to... Nie no, co możemy ty, też nie da rady. Chociaż radio. Musisz się przebijać, dziewczyno. Okay, no. Okay. Klaudia, w Gorzowie jesteś. Który raz? Trzeci już. Tak, tak. I dzisiaj? To z wielką taką sentymentem wracam do Gorzowa, bo tutaj się rozpoczął jeden z pierwszych moich występów satyrycznych, jak zaczęłam właśnie, bo powiedziałam już, że nie zgadzałam się z tym, co władza zaczęła robić po 2015 i zaczęłam uprawiać taką satyrę polityczną, więc to nie było tak, na że... YouTube zaczęłam tam tak, od tego. Aktorstwa, więc to nie było tak, że tutaj aktorka, a tu nagle polityczka, tylko to było, przebyłam pewną drogę przez te... 4 lata do wyborów i właśnie tak się udało, że tutaj był drugi występ i pamiętam, że był to 2016 rok, wiosna i strasznie miło to wspominam, bo mam tutaj takich przyjaciół, można powiedzieć z ulicy, do których z wielką radością wracam, bo razem o tą demokrację walczymy już od 6 lat i to są strasznie miłe powroty i dzisiaj naprawdę traktuję jak do rodziny wróciłam. Nawiązujesz cały czas do tego, że Prawo i Sprawiedliwość źle rządzi, no to rozmawiajmy o tym, czy rzeczywiście jest aż tak bardzo źle, bo jednak wyborcy, mam wrażenie, że kochają Prawo i Sprawiedliwość. 500+ dostają, 300+, trzynastki, czternastki. No ba, stajemy się troszkę państwem socjalnym. Tobie chyba blisko do lewicy, nie? To znaczy, to nie jest państwo socjalne. To jest, jeszcze nigdy w tak szybkim tempie się nie prywatyzowały usługi, bo państwo właśnie robi coś najgorszego i myślę dla bardziej liberalnych polityków, jak gospodarczo mam podejście wolnorynkowe do gospodarki, do państwa. Więc państwo robi najgorszą rzecz z możliwych, czyli... Mamy bardzo kiepski poziom edukacji, więc oni dają 500+ i mówią, dobra, no to sobie weźcie korepetycję, bo tego angielskiego się dziecko nie nauczy w szkole. Nie można dostać się do lekarza, no to macie raz w roku tą trzynastkę, pójdźcie no, sobie do lekarza ale prywatnie. Tutaj, ale tutaj więc chyba to... bardzo dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o to, co się działo wcześniej. Przez 8 ostatnich lat. No nie wiem, mnie wtedy nie było przez 8 ostatnich lat, znaczy 8 poprzednich lat, bo ostatnie są 6 lat, gdzie jest niesamowite nieszanowanie budżetu Polski, gdzie jest... rozdawnictwo graniczące z przekupstwem wyborczym. No i widzimy to po szalejącej inflacji i podróżnie. I to akurat jest... każdy widzi. Znaczy, a to może jest pani fakt, poseł, po prostu. To jest metoda. No trzeba czymś wyborców do siebie przekonać. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło właśnie to w taki sposób, że daje znaczy, to, ja, co jest ja wierzę w nasze ludzi, wspólne. Wierzę w ludzi właśnie takich też jak ty, którzy mówią, że tu mają jedną pracę, tu drugą, są aktywni i że jak tylko się umożliwi, że państwo zachęca do tej aktywności zawodowej, do rozwijania swoich marzeń, ambicji, to się wtedy opłaca i tak możemy funkcjonować w społeczeństwie. No i bardzo mnie boli też to wyciąganie wydatków poza budżet. My tak naprawdę już nawet nie wiemy, jak duży jest nasz deficyt, bo co roku, i to teraz będąc w Sejmie, widzę to z bliska, mamy niby mały deficyt taki oficjalny w ustawie, a wszystkie takie ważne wydatki są wypychane. No ale ja pamiętam, jak o opozycji porozmawiamy później w parlamencie, jaka jest słaba, mówiła, że te 500+, no to maksymalnie rok i państwo się rozwali. Mm-hmm. No jakoś się nie rozwaliło. Pytanie, jakie jest zadłużanie? To też nie chodzi o 500+, bo myślę, że żadna teraz z opcji politycznych już nigdy tego 500+ nie zabierze. Natomiast na pewno 500+ nie rozwiązuje założeń, które były. To, bo ani nie przyrost naturalny też jest najgorszy od II wojny światowej. Ale wiesz dlaczego? No, może czegoś ile nie masz, wiem. Ile masz dzieci? Ani jednego. No właśnie, a pan redaktor ma trójkę. Fabryczna 19, przerwę teraz robię. Teraz frytki, proszę.
19. Ruszamy. Fabryczna 19, Klaudia Jachira, Roman Błaszczak, jesteśmy znowu. Pani Klaudio, o Gorzowie bym chciał porozmawiać, jeśli pani pozwoli. Pani poseł, szanowna, spotkanie dzisiaj z wyborcami, z mieszkańcami Gorzowa i okolic. W trakcie, jak my będziemy na antenie, to będzie właśnie to spotkanie. No tak to się układa. Po co te spotkania i jaki jest ich cel? Ja bardzo lubię, no niestety pandemia troszeczkę to utrudniła, więc był czas, że mogłam się tylko online spotykać, ale od początku też takie było moje założenie, żeby jak najwięcej z ludźmi się spotykać, żeby jeździć po całej Polsce, pytać, co się podoba ludziom, właśnie też to, o czym myśmy rozmawiali, tak? Co się podoba, co mogłoby być lepiej i to mi daje takiego... Z jednej strony takiego powera do dalszego działania, że jest jeszcze dużo do zrobienia. O co ludzie się pytają, Klaudia, powiedz? No, kiedy się zmieni władza. Ale też a jakie pytają... miałaś najtrudniejsze pytania na takich spotkaniach? Pamiętasz? Które było najtrudniejsze? Pewnie o aborcji, co? Nie? Aborcji to nie jest trudne. No, aborcja musi być dozwolona i bezpieczna. A chcesz o tym porozmawiać? No to już powiedziałam. Okej, okay, a mogę mieć inne zdanie? Znaczy, pod warunkiem, że nie godzi to w prawa człowieka. No ale jak tak będziesz rozmawiać, to ja mogę powiedzieć, że twoje prawa pogwałcają moje spojrzenie i wtedy się nie dogadamy. Wybór jest prosty. Ale poczekaj, no właśnie. Wybór jest prosty. Poczekaj, należeć do kobiety. Ale czekaj. Nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób. Koniec kropka, nie mam nic więcej do dodania. Poczekaj, Klaudia, ale temat mi się trafił. Klaudia, dobrze, ale czym jest aborcja? W sensie takim dosłownym. No jest usunięciem niechcianego płodu, usunięciem ciąży, która kiedy nie jest zaczyna się życie według ciebie? Ale to w ogóle nie jest dyskusja na tą rozmowę, a na dlaczego? Ten temat. Po prostu aborcja jest zawsze wyborem kobiety. Jeżeli nie chcesz dobrze. Aborcji, jeżeli nie jesteś za aborcją, uznajmy... to poczekaj, ale daj mi skończyć. Proszę. Jeżeli nie jesteś za aborcją, to po prostu jej sobie nie rób. Dobrze. I tyle. I ja nie mam nic ale tu ja więcej. Musi być bezpieczna. Ale nie jestem w stanie sobie zrobić aborcji, bo ja nie mogę być w ciąży. Choć gruby jestem, przyznaję, ale pójdę na dietę. Aborcja od musi roku. Być bezpieczna, legalna. Dobrze. I tylko bezpieczna aborcja, gdzie nie będą ginąć kobiety, tak jak teraz niedawno zginęła przez chory system i chory przepis pseudotrybunału pani Iza z Pszczyny. Tylko jeżeli będzie bezpieczna i legalna aborcja, kobiety nie będą ginąć i wtedy dopiero mogę myśleć, czy chcę mieć dzieci, bo w tym chorym państwie, w którym się nie szanuje praw kobiet, nigdy nie będę miała dzieci i moje koleżanki też przestają rodzić. I taką bo, Klaudię lubię. Bo nie są w stanie. Bo nie dobrze, są w stanie. Ale, teraz to, pozwól... ale to nie jest nakręciłaś, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ja kobiety tak umierają. Uważam. Kobiety ja tak umierają. Ja też w naszym uważam. Kraju umierają kobiety. I tutaj nie ma co żartować z ale tego. Ale ja nie żartuję. Ja, jeśli pozwolisz, to chciałbym ci zadać takie pytanie. A co zrobić z opiniami ludzi, którzy uważają, że życie zaczyna się od poczęcia? No to niech nie robią aborcji, no proste. No to przecież, to, że jest taki wybór, to nikt nie zmusza do aborcji. Jeżeli ktoś ma inne wartości wynikające z religii, wynikające z kultury, czy czegokolwiek innego, przecież nikt do niego nie będzie przychodził i mówił, proszę sobie zrobić aborcję. To dobrze. Jest tylko wybór. Każdy z nas jest inny. A następne pytanie. Czy ja mogę dokonywać wyboru na przykład na drodze? Jest 120 km na godzinę, a ja chcę sobie jechać 200. Nie, bo wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Jadąc 120 na godzinę... Właśnie. Człowieka, nie zlepku komórek, człowieka. No to właśnie te pytanie teraz, moje, teraz, jeszcze raz, jeżeli, ale ostatni. Kiedy według ciebie zaczyna się życie? Dla mnie aborcja musi być legalna i nie bezpieczna. Nie odpowiadasz mi na pytanie. Bo każdy ma swoją inną definicję, to nie ma znaczenia. Jeżeli dla ciebie życie zaczyna się w momencie, kiedy kobieta ma miesiączkę, a ty odbywasz stosunek seksualny, jeżeli wtedy się dla ciebie zaczyna życie, no to po prostu za każdym razem zachodźcie w ciążę i to jest okej. Okay. Jeżeli tak uważacie, że z każdym aktem seksualnym macie już życie, to jest w porządku. Ale czy to jest ale takie białe, to jest czarne? Dla was w porządku. Ja nie mam nic do tego. Natomiast pozwólcie innym mieć inne zdanie na ten dobrze, temat. Pozwól. Pozwolę zrobić przerwę, bo przecież Klaudia zaraz nakrzyczy na mnie i w ogóle dostanie mi się. Czuję się prawie jak w domu, nie mam nic do powiedzenia. Fabryczna 19. Zaraz wracamy, obiecuję. Ostatnia przerwa, dobra? Mhm. Raz, frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Fabryczna 19. Klaudia Jachira jest dzisiaj ze mną.
pani poseł. A nawet to? Posłanka. Posłanka. Ty nie lubisz, jak się mówi tak po męsku. Lubię, jestem kobietą, więc lubię. Jasne, być przepraszam, kobietą. Masz rację. A, akceptuję, szanuję jak najbardziej. Powiedz mi, gdzie ty siebie widzisz za 10 lat w polityce? Gdzie widzimy Polskę, to gdzie ja się widzę, to myślę, że to jest mniej ważne i dla mnie, i dla ludzi bardziej, gdzie widzimy Polskę. Czy widzimy Polskę jeszcze w Unii Europejskiej, czy widzimy mocną Polskę europejską, otwartą, wolnościową, czy będzie to zabieranie demokracji i ograniczanie jej. Znowu cię sprowokuję. No przecież zobacz, jak Prawo i Sprawiedliwość broni teraz Unii Europejskiej na granicy. Pozwalając, żeby w lesie umierały dzieci, umierały kobiety, umierali mężczyźni. Ja tam jeżdżę, ja tam wróciłam wczoraj stamtąd. Wiem, że jesteś aktywna w tym temacie. Tak. Otworzyłam biuro poselskie z Urszulą Zielińską, z posłanką Zielonych. Też macie tutaj w regionie bardzo fajnego posła Tomka Anićko, który przeprowadził kontrolę poselską w Wędrzynie, właśnie w ośrodku dla cudzoziemców, gdzie tam dochodzi do bardzo niepokojących sytuacji. Więc to jest... No strajk tam ostatnio był. No, jeżeli ludziom się odmawia podstawowych wolności takich, aż do tego, że nie mają co jeść. To... Ja cię zaskoczę, bo tutaj chyba będziemy się zgadzać. Ja uważam, że przestrzeń w Polsce, jeśli chodzi o ludzi, którzy by mogli pracować, to jest tak ze 2 miliony. Tyle na pewno w Polsce by nie chciało zostać. Trzeba by było tylko stworzyć warunki, bo brakuje nam ludzi do pracy. Oczywiście. Przede wszystkim trzeba te osoby, które chcą być w Polsce, trzeba... jeżeli chcą składać wniosek o ochronę międzynarodową, powinny być umieszczane, nie wolno ich nielegalnie odsyłać do zimnego lasu, tylko trzeba ich umieścić w ośrodkach, ale w ośrodkach, które przestrzegają praw człowieka, tam zweryfikować. Jeżeli jesteśmy takim silnym państwem, jak powiedziałeś, to jak to możliwe, że boimy się kilku tysięcy bezbronnych ludzi, którzy uciekają przed głodem, wojną i nie potrafimy ich zweryfikować, czy oni zasługują na ten azyl, czy nie, czy mają jakieś związki z terrorystami. No to... A terroryści to na pewno tam na granicy nie przechodzą, oni mają swoje sposoby. Aby miałaś ostre takie wystąpienie w parlamencie w tej sprawie? No miałam kilka takich wystąpień, w których mówię po prostu to, co myślę na ten temat, bo jest mi strasznie w takich momentach wstyd za nas. Wiem, że jak się też żyje daleko od tego, to też do końca się nie rozumie aż skali tego dramatyzmu, dlatego ja tam pojechałam, żeby to na własne oczy zobaczyć. I to, no to jest coś niesamowitego. Ci ludzie właśnie na Podlasiu, oni sami, ich nikt nie prosił, żeby byli bohaterami. Oni sami nie mogą w to uwierzyć, że podchodzą do nich ludzie na ulicy, na przykład w Białowieży i proszą o gorącą herbatę, o chleb, o zupę, nie? Więc to też... Jak wygląda propaganda, a jak wygląda to Klaudio, w zderzeniu z człowiekiem? A powiedz mi, za półtora roku plus minus wybory parlamentarne, kto wygra wybory i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość? Ja wierzę w to. Bym tego pewnie też nie robiła, gdybym nie wierzyła, że zjednoczona opozycja ma szansę wygrać te wybory i jestem wielką zwolenniczką zjednoczonej opozycji. I pomimo tego, że wiem, że są ambicje różnych przywódców politycznych, to wierzę, że jak przyjdzie to do czego, pójdziemy drogą Węgier i rzeczywiście się zjednoczymy, wybierzemy wspólnego kandydata, bo Polska jest tego warta. Nie wybierzemy wspólnego kandydata, słuchaj. Może tak kandydata. Jak Polacy, tak jak, to by było lepiej. Tak jak Polacy potrafią się kłócić, to nikt się tak nie kłóci. Chyba, no że mamy wspólnego wroga, wiesz? Chyba, że mamy wspólnego skończyć. Wroga. Ja bym chciał ostatnie pytanie tobie zadać o naszą szefową Platformę Obywatelską, Krystynę Sibińską. Mhm. Jak oceniasz panią poseł? To absolutnie to nie jest moja rola oceniania. Jesteśmy w jednym klubie, ja nie jestem członkinią Platformy Obywatelskiej. Jeszcze. Po prostu nie jestem członkinią, więc nasz klub jest też duży. Przez ponad rok była pandemia, więc niestety wszystko się zdalnie odbywało, więc myśmy się tak naprawdę nie mieli okazji dobrze poznać, więc myślę, że dobrze, żebyś to po prostu zadał lokalnym strukturom, nie? Rozumiem, ja to że robię jeżeli... na co dzień, no, rozliczam, no, więc, nie martw się. Klaudia Jekira była dzisiaj ze mną. Zaszczepiona jesteś, nie? Oczywiście, no dwa razy dobrze. I 20 grudnia trzecia dawka. Brawo, ty. I wszystkim to polecam. Brawo, ty. Bardzo gorąco zachęcam. Fabryczna 19, dziękuję za tą Dzięki. Rozmowę. Ostro Dzięki. Było, ale fajnie. Ostro, no mam nadzieję, że dałam radę. Nie, rewelacja, słuchaj. Okay, cóż ja przy tobie. Fabryczna 19, dziękuję za tą rozmowę. Miłego popołudnia. I do zobaczenia następnym tak razem. Jest. Tak, do jak zobaczenia, jak będę w Gorzowie. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki.
frytki.